Wrażliwy duszpasterz, męczennik za wiarę, skazany za dzieła miłosierdzia, ksiądz Jan Franciszek Macha, po ponad 70 latach od męczeńskiej śmierci w katowickim areszcie, w 2013 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Z czasem odkrywały go i przekonywały się o jego świętości kolejne osoby. Najpierw był szczebel diecezjalny, następnie dokumentację złożono w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W 2016 roku akta sprawy zostały publicznie otwarte, rozpoczął się etap rzymski. 2 lata temu papież Franciszek wydał dekret potwierdzający męczeństwo sługi Bożego Jana Franciszka Machy. Beatyfikację zaplanowano na jesień 2020 roku. Nie odbyła się z powodu pandemii. Czas oczekiwania na kolejny termin katowicka wspólnota postanowiła wykorzystać, promując postać śląskiego męczennika. Dziś ostatni etap drogi beatyfikacyjnej. Uroczysta Eucharystia w katowickiej archikatedrze.
gnosit In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Słowa pozdrowień skieruje do nas metropolita katowicki, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Można usiąść. Soli Deo, honor et gloria. To słowa, które w czasach stalinizmu, kiedy człowiek czynił siebie Bogiem, nasi przodkowie wypisali na frontonie katowickiej katedry poświęconej w 1955 roku. Samemu Bogu cześć i chwała i dziękczynienie za owoce świętości w naszym lokalnym kościele. Dziś nade wszystko dziękujemy za dar świętego życia kapłana Jana Franciszka Machy, którego beatyfikację przeżywamy. W imieniu Ojca Świętego Franciszka, jako jego delegat przewodniczy świętej liturgii i dokona aktu beatyfikacji kardynał Marcello Semeraro, prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych, którego bardzo serdecznie witamy. Przed chwilą słowa zmartwychwstałego. Pokój wam. Pozdrowił w tych niespokojnych czasach zgromadzony tu Kościół, zbudowany z żywych kamieni ludzkich serc.
Tymi samymi słowami pozdrawiam was zgromadzonych w tym katedralnym wieczerniku i wszystkich łączących się z nami dzięki transmisjom. Witam pasterzy Kościoła w Polsce na czele z prymasem Polski i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Witam arcybiskupów i biskupów. Witam nuncjusza apostolskiego w Polsce, kardynała Stanisława Dziwisza, przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pana premiera, obecnych tu ministrów oraz reprezentantów parlamentu i samorządu województwa śląskiego i witam pana prezydenta miasta Katowice. Witam dyrekcję Poczty Polskiej, która wydała znaczek z wizerunkiem księdza Machy i okolicznościowe wydawnictwa. Witam diecezjan reprezentujących parafię archidiecezji, zwłaszcza wiernych z parafii narodzenia i posługiwania księdza Jana. Wśród nich są jego bliscy, siostrzeńcy i siostrzenice ich rodziny oraz krewni straconego wraz z księdzem Janem kleryka Joachima. Pozdrawiam serdecznie pracowników Caritas i osoby z parafialnych zespołów, charytatywnych zespołów Caritas. Witam duchowieństwo archidiecezji katowickiej, kapitułę, osoby życia konsekrowanego i alumnów seminariów duchownych, archidiecezjalnego i zakonnego, młodzież i służbę liturgiczną. Witam przedstawicieli Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej oraz reprezentantów wyższych uczelni. Witam przedstawicieli świata gospodarek i przemysłu i wielu innych instytucji. Witam harcerzy, młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Światło Życie. Witam służbę liturgiczną, rodziny domowego kościoła, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, damy i kawalerów z zakonu rycerskiego Grobu Bożego, zakonu maltańskiego rycerzy Kolumba i mężczyzn świętego Józefa. Eminencja. La ringrazio di cuore per essere qui con noi a nome del Santo Padre Francesco. La prega di voler presiedere a questa Santa Messa e al rito del beatificazione. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotente, et vobis fratres, via peccata nimis cogitatione, vergo opere domissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Mistereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos de vitam aeternam.
Eminencjo, księże kardynale. Arcybiskup katowicki pokornie prosi Jego Świątobliwość papieża Franciszka, aby zechciał łaskawie wpisać do grona błogosławionych czcigodnego sługę Bożego Jana Franciszka Machę. Usiądźmy. Jan Franciszek Macha urodził się 18 stycznia 1914 roku w Chorzowie Starym w śląskiej rodzinie Pawła i Anny z domu Cofałka. Po ukończeniu miejscowej szkoły powszechnej uczył się w gimnazjum klasycznym imienia Odrowążów w Królewskiej Hucie. Jako młodzieniec z pasją udzielał się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1933 roku zdecydował się na wstąpienie do seminarium duchownego. Niestety, ze względu na zbyt dużą liczbę kandydatów, nie został przyjęty. Odmowę odczytał jako próbę i szansę na głębsze rozeznanie powołania. Przez rok studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do śląskiego seminarium duchownego został przyjęty rok później. W trakcie seminaryjnej formacji mocno angażował się między innymi w tak zwaną pomoc bratnią. Przez przełożonych oraz innych alumnów był postrzegany jako człowiek pracowity, ambitny i pobożny. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 roku przez posługę biskupa Stanisława Adamskiego w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. W pierwszych dniach września 1939 roku rozpoczął posługę wikariusza w parafii świętego Józefa w Rudzie. Podczas odwiedzin parafian w czasie świąt Bożego Narodzenia poznał z bliska dramatyczną sytuację rodzin dawnych powstańców śląskich i innych polskich patriotów, aresztowanych, więzionych, skazanych na pobyt w obozach koncentracyjnych i śmierć. Zorganizował i przez prawie 2 lata kierował organizacją dobroczynną, która swoje ideały budowała w oparciu o chrześcijańską Caritas i tradycje harcerskie. Z biegiem czasu została ona włączona w struktury konspiracyjnego państwa podziemnego i nadano jej wówczas nazwę opieka społeczna. 5 września 1941 roku ksiądz Jan Franciszek Macha został aresztowany. Więziono go w Mysłowicach, a następnie w Katowicach. W czasie przesłuchań poddawany był wyrafinowanym i brutalnym metodom śledczym. Nie załamał się i cierpliwie znosił trudy uwięzienia. Pocieszał kolegów, podtrzymywał na duchu, dużo się modlił, prosił Boga o przebaczenie oprawcom. Zachowane z tego okresu listy kapłana są świadectwem jego zaufania do Boga i poddania się Jego woli. 17 lipca 1942 roku odbyła się rozprawa sądowa, podczas której został skazany na karę śmierci. Oskarżono go o pomoc polskim rodzinom, szkodzenie narodowi niemieckiemu. Próby ratunku skazanego podejmowane przez ówczesnego rządcę diecezji, księdza Franca Woźnicę oraz rodzinę okazały się nieskuteczne. Ksiądz Jan Macha 4 miesiące w celi śmierci czekał na wykonanie wyroku. Wieczór poprzedzający egzekucję z rąk kapelana więziennego przyjął sakramenty święte i napisał pożegnalny list do bliskich. Wedle księgi zgonów został ścięty na gilotynie w katowickim więzieniu przy ulicy Mikołowskiej krótko po północy
z 2 na 3 grudnia 1942 roku, a jego ciało, jak relacjonował kapelan więzienny, spalono w krematorium niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Ksiądz Jan Franciszek Macha został zapamiętany jako wrażliwy duszpasterz, umiejętnie łączący służbę kapłańską z działalnością dobroczynną. Sława jego męczeńskiej śmierci zaczęła się rozchodzić już w czasie wojny, a na cmentarzu w rodzinnym Chorzowie Starym postawiono symboliczny nagrobek. W 2013 roku biskup katowicki podjął decyzję o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego. Jego faza diecezjalna zakończyła się we wrześniu 2015 roku. Podczas etapu rzymskiego pozycje o męczeństwie zostało przedyskutowane przez członków Komisji Historycznej i Teologicznej. 5 listopada 2019 roku Kongres Kardynałów i Biskupów pozytywnie zaopiniował wniosek o przyjęcie pozycji. Ojciec Święty Franciszek 28 listopada 2019 roku upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do wydania dekretu o męczeństwie Sługi Bożego. Przesunięcie pierwotnie planowanego terminu beatyfikacji o rok z powodu pandemii wykorzystano na duchowe przygotowanie do przyjęcia daru nowego męczennika. Z mandatu Ojca Świętego Franciszka odczytany zostanie list apostolski, którym Jego Świątobliwość wpisał czcigodnego sługę Bożego Jana Franciszka Machę do grona błogosławionych. Powstańmy. Nos vota fratis nostri, Victoris Paulis vo, archiepiscopi metropolite Katowicensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorumque quisi fidelium esplentes, de congregationis de causis sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabili servus Dei, Ioannes Franciscus Macha, presbiter diocesanus, martiri, sedulus pastor, strenus testis caritatis Christi, eiusque regni veritatis, pacis et justitiae, beati nomine imposterum appelletur, alque die altera mensis decembris, quot annis, in locis de modis iuris statutis, celebrari possit, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen, datum Rome, Laterani, die vicesimo mensis Augusti, anno Domini bis millesimo vicesimo, pontificatus nostri, octavo, Franciscus. My, papież Franciszek, spełniając życzenie naszego brata Wiktora Pawła Skworca, arcybiskupa metropolity katowickiego, a także wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych, za radą Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą apostolską zezwalamy,
aby odtąd czcigodny sługa Boży Jan Franciszek Macha, prezbiter diecezjalny, męczennik, niestrudzony pasterz, gorliwy świadek miłości Chrystusa i prawdy Jego Królestwa, był odtąd nazywany błogosławionym i aby jego coroczne wspomnienie mogło być obchodzone dnia 2 grudnia w miejscach i w sposób określony przez prawo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dano w Rzymie na Lateranie dnia 20 sierpnia roku pańskiego 2020 w 8 roku naszego pontyfikatu. Franciszek. Nastąpi teraz odsłonięcie wizerunku błogosławionego. Do ołtarza podchodzą kardynał prefekt, nuncjusz apostolski i arcybiskup katowicki. Następnie będziemy świadkami procesji z relikwiami błogosławionego Jana Franciszka. Najbliższa rodzina błogosławionego w towarzystwie przedstawicieli duchowieństwa wniesie do prezbiterium różaniec wykonany w więzieniu przez księdza Jana Machę. Różaniec został wkomponowany w palkę mszalną i będzie użyty w liturgii jako nakrycie kielicha. Wniesiony zostanie również oryginał listu pożegnalnego napisanego przez księdza Jana Machę 2 grudnia, kilka godzin przed śmiercią. Ostatnią relikwią jest splamiona krwią chustka, którą rodzina otrzymała po wyroku śmierci razem z wszystkimi rzeczami osobistymi. Alleluia, alleluia, alleluia.
ogłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Pogan są tylko łudą, Pan zaś stworzył niebiosa. Arcybiskup katowicki wraz z postulatorem i przedstawicielem najbliższej rodziny wypowie teraz słowa wdzięczności za dokonaną beatyfikację. Otrzymają oni również kopię listu apostolskiego. Arcybiskup katowicki w imieniu całego Kościoła w Polsce, wdzięczny i oddany papieżowi Franciszkowi, dziękuję Jego Świątobliwości, że iż zechciał ogłosić w dniu dzisiejszym nowego błogosławionego Jana Franciszka Macha. Bogu niech będą dzięki. Thank you.
oremus, omnipotens Deus, cuius gratia beatus Ioannes Franciscus, presbiter pastoralizero repletus, animam posuit, pro patientibus bellicas calamitates, presta, quesumus, ut eius intercessione, fidem strenue confitentes, in operosa caritate erga te et proximum quotidia progrediamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivet regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się, jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy Nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto Słowo Boże. Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła, do Koryntian. Bracia, przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Cari fratelli e sorelle, le parole del Vangelo di Giovanni ci portano al cuore della celebrazione che ci vede oggi riuniti insieme. Alla vigilia della solennità di Cristo Re dell'Universo, in questa cattedrale di Katowice a Lui dedicata, Sant'Agostino commentò così l'insegnamento di Gesù sul chicco di grano. Egli parlava di se stesso, era Lui il granello che doveva morire per moltiplicarsi. La testimonianza che Giovanni Francesco Maha, oggi beato, ha dato al Signore Gesù è una pagina di fede e carità, veramente eroica nella storia di questa chiesa dell'Alta Slesia. Anch'egli morì, proprio come il chicco di grano. Fu ucciso da un sistema nazista pieno di odio verso chi semina il bene, per mostrare all'uomo di oggi che il dominio terreno passa mentre perdura il regno di Cristo, il quale, come legge suprema, ha il comandamento della carità. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Siostry i bracia, słowa Ewangelii Jana wprowadzają nas w sedno celebracji
na której spotykamy się dzisiaj w Wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, w poświęconej Jemu katowickiej katedrze. Święty Augustyn to nauczanie Jezusa o ziarnie pszenicy skomentował. Mówił o sobie, był ziarnem, które miało umrzeć, aby się rozmnożyć. Świadectwo, które Jan Franciszek Macha, dzisiaj błogosławiony, złożył Panu Jezusowi, w historii Kościoła na Górnym Śląsku stanowi kartę prawdziwie heroicznej wiary i miłości. On również obumarł, jak ziarno pszenicy. Przez system nazistowski, pełen nienawiści do tych, którzy sieją dobro, został zamordowany, aby przekazać współczesnemu człowiekowi, że ziemskie panowanie przemija, a trwa Królestwo Chrystusa, którego najwyższym prawem jest przykazanie miłości. Święty Jan Paweł II, który urodził się niedaleko stąd, powiedział: Chrystus króluje z wysokości krzyża, a tron miłości z tronu miłości, a nie władzy. Wierny największemu przykazaniu Ewangelii, a mianowicie przykazaniu miłości, błogosławiony Jan Franciszek Macha, choć bardzo młody, miał zaledwie 28 lat, wybrał oddanie życia za Królestwo Chrystusa. W nim dostrzegamy spełnienie zapowiedzi mądrości Starego Testamentu. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Nawet jeśli zgodnie z ludzką logiką umarł przedwcześnie, jego nadzieja pełna była nieśmiertelności i pokoju. Nowy błogosławiony urodził się w Chorzowie Starym 18 stycznia 1914 roku. Z rodziną zawsze łączyła go głęboka więź pełna wdzięczności i uczuć, głębokiego szacunku dla rodziców i rodzeństwa. Nawet w tragicznych godzinach aresztowania i skazania martwił się o cierpienie swoich drogich rodziców, do których pisał z więzienia: Wychwalam Boga na ten sposób, który jest tutaj możliwy, i proszę Wszechmogącego, żeby was, kochani rodzice, pocieszył. Bo niczego mi nie jest tak żal, jakbym widział wasze smutne twarze i przejęte bólem serca. Mam nadzieję, że Pan Bóg was pocieszy. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1939 roku, zaledwie 3 miesiące przed wybuchem wielkiego światowego konfliktu, który spowodował śmierć milionów ludzi. W tym specyficznym kontekście młody kapłan rozpoczął posługę duszpasterską jako wikariusz w parafii świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. Podczas gdy w Polsce i na świecie szalała przemoc i wojenny gwałt, zrozumiał, że tylko wiara i miłość pozwalają w każdej osobie stworzonej na obraz i podobieństwo Boga uznać jej niezbywalną godność. Od najwcześniejszych dni swego kapłaństwa oddał się zatem na służbę bliźniemu, wkraczając na drogę heroicznej realizacji miłości, która doprowadziła go potem do złożenia ofiary z życia. Opiekował się wieloma rodzinami dotkniętymi koszmarem wojny,
nie pozostał obojętnym na żadne cierpienie. Gdziekolwiek ktoś był aresztowany, deportowany, rozstrzelany, przynosił pocieszenie i wsparcie materialne. Nie zwracał przy tym uwagi na różnice narodowościowe, wyznaniowe czy społeczne. Jak cenny jest dzisiaj jego przykład, jakże jasne jest jego nauczanie. W podzielonym społeczeństwie, gdzie indywidualizm i egoizm wydają się coraz bardziej umacniać z powodu braku autentycznych i szczerych relacji, nasz błogosławiony przypomina nam, że Chrystus będzie nas sądził za miłość i dobro, które uczyniliśmy. W ślad za męczeńską śmiercią zasiał jako owocne ziarno moc prawdy, która i dzisiaj jest aktualna i przynosi owoce. Święty Augustyn mówi też: ten, kto wykonuje dla Chrystusa nie tylko uczynki miłosierdzia względem ciała, ale jakiekolwiek dobre dzieła, jest sługą Chrystusa, zwłaszcza jeśli dochodzi do tego wielkiego dzieła miłości, które polega na ofiarowaniu własnego życia za braci, co jest równoznaczne z ofiarowaniem go za Chrystusa. Błogosławiony Jan Franciszek Macha sprawował posługę przez niecałe 3 lata. W tym krótkim czasie Chrystus uznał go za godnego siebie. Błogosławiony napisał do swoich rodziców na kilka dni przed śmiercią: mój kochany Zbawca jest moim jedynym pocieszycielem i moim życiem. Umocniony tym przykładem, przekonaniem, jako młody ksiądz stał się ofiarą. Był prześladowany, bity, maltretowany. W tym rozciągniętym w czasie cierpieniu kontynuował swoją bezkompromisową chęć naśladowania mistrza, pogodnie przyjmując własne skazanie. Nosił śmierć Jezusa w swoim ciele, by użyć wyrażenia świętego Pawła, które dziś słyszeliśmy, i był wierny aż do końca. Był prześladowany, ale nigdy nie czuł się opuszczony. Umarł, aby wydać owoc, aby życie Jezusa objawiło się w jego śmiertelnym ciele. Na krótko przed wykonaniem kary śmierci napisał: za 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list będziecie czytać, mnie nie będzie już między żyjącymi. Zostańcie z Bogiem. Przebaczcie mi wszystko. Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie. Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. W tych słowach swoich zostawia nam najważniejszą lekcję. Składa świadectwo, że każdy na tej ziemi został stworzony do wypełnienia swojej misji. Określa dobro jako coś większego niż interes jednostki. Dążenie do szczęścia jest o tyle autentyczne, o ile przyczynia się do obrony sprawiedliwości, w służbie dobru wspólnemu, dzieleniu się, przyjmowaniu, szacunku,
trosce o potrzeby innych. Na koniec zachęca nas do pozostania z Panem, do szukania Go w modlitwie i dialogu wewnętrznym i do uwielbienia Go świętym życiem. Przez ten obraz lasu, z którego usunięto jedno z drzew, jeszcze lepiej rozumiemy Ewangelię. Ziarno, które wpadło w ziemię, obumarło, ale może, a nawet musi, nadal przynosić w nas obfite owoce. Jan Franciszek Macha, nowy błogosławiony, niczym drzewo ścięte w młodym wieku, położył podwaliny pod budowę stabilnego domu dla przyszłych pokoleń, którym przekazuje życiem przypieczętowanym własną krwią jasne przesłanie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Drodzy bracia i siostry, wam, lokalnemu górnośląskiemu kościołowi, ten wasz młody kapłan zostaje dziś niejako zwrócony. Otrzymujecie go jako błogosławionego, patrona i orędownika przed Panem. W stawiennictwu nowego błogosławionego nie możemy nie zawierzyć szczególnie modlitwy za seminarzystów i księży, zwłaszcza tych najmłodszych. Ojciec Święty Franciszek powiedział: być księdzem to grać o własne życie dla Pana i dla braci, nosząc we własnym ciele radości i lęki ludu, poświęcając czas i słuchając, by leczyć rany drugich i ofiarować wszystkim czułość Ojca. Niech przykład i przyjaźń błogosławionego Machy zaowocują darem świętych powołań do służby temu dobremu i wytrwałemu ludowi. Módlcie się też do błogosławionego Jana Franciszka Machy we wszystkich potrzebach rodzin i społeczeństwa. Nie omieszkajcie wzywać go dla waszego kościoła, aby zawsze był zjednoczony ze swoim biskupem w krzewieniu miłości, eliminowaniu podziałów i zwalczaniu niesprawiedliwości. Kult nowego błogosławionego wyraża się na tej śląskiej ziemi nie tylko poprzez pomniki i kamienne tablice, ale poprzez konkretne dzieła miłosiernej miłości, zwłaszcza w tych zdegradowanych osiedlach poprzemysłowych, przez wyjście naprzeciw tym, których godność ludzka jest dzisiaj raniona. Przyjmijcie zaproszenie tego kapłana, wyniesionego dzisiaj do chwały ołtarzy, do otwarcia nowych przestrzeni spotkania z młodymi i zaangażowaniu ich w służbę Ewangelii w różnych stanach życia chrześcijańskiego. Czas wciąż trwającej pandemii sprawił, że trzeba było poczekać na ten dzień ceremonii, która nas gromadzi. W ostatnich miesiącach zrozumieliśmy, jak niespójne jest życie, jak niestabilna jest codzienność. Ale przede wszystkim zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Podejmijmy pierwsze kroki na drodze synodalnej, którą papież Franciszek zaproponował kościołom całego świata. Z tą świadomością rodzina dzieci Bożych
ma wiele do powiedzenia współczesnemu światu, wiele do zaoferowania dla dobra wszystkich. Komunia, uczestnictwo i misja uczynią Kościół bardziej zdolnym do dialogu z tymi epokowymi zmianami, których doświadczamy. Niech ta synodalna droga, którą podąża również wspólnota waszego Kościoła, będzie oświetlona przesłaniem życia nowego błogosławionego. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity, tak oczekiwany i tak potrzebny w budowie Królestwa Chrystusowego. Ringraziando quindi il Signore per il dono del beato Giovanni Francesco Maha, il cui sangue prezioso ha bagnato ancora questa gloriosa terra di santi, ci affidiamo all'intercessione materna della Regina della Polonia, Maria Vergine Madre di Dio. Imitiamo la stessa devozione del nostro nuovo beato, che nei giorni della prigionia intrecciava una cordicella per recitare il rosario. E Maria, insieme con lui, contempliamo l'immagine di quello che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa. Maria, Regina della Polonia, prega per noi. Beato Giovanni Francesco Maha, prega per noi. Dziękując zatem Panu za dar błogosławionego Jana Franciszka Machy, którego drogocenna krew zrosiła tę chwalebną ziemię świętych, zawierzamy się macierzyńskiemu wstawiennictwu Królowej Polski, Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. Naśladujmy pobożność naszego nowego błogosławionego, który w dniach uwięzienia, aby móc odmawiać różaniec, uplótł go z kawałków sznurka. W Maryi razem z nim kontemplujemy obraz tego, czym pragniemy i mamy nadzieję być w Kościele. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Błogosławiony Janie Franciszku Macho, módl się za nami. Zgromadzeni w katowickiej archikatedrze, wyrażając Bogu wdzięczność za wyniesienie do chwały ołtarzy błogosławionego Jana Franciszka Macha, wyznajmy teraz naszą wiarę. Niech jej uroczyste potwierdzenie będzie wyrazem woli życia zgodnego z nauką Ewangelii i łączności z Kościołem. Wierzę w jednego Boga. Thank you.
fratres salvatorem nostrum, testem fidelem, per martires interfectos proter verbum Dei, celebremus clamantes. Módlmy się za Kościół Święty na całej ziemi, aby także w dzisiejszych czasach krew chrześcijan stała się zasiewem nowych świadków Chrystusa. Módlmy się za papieża Franciszka, niezachwianą opokę Kościoła, aby ciesząc się czcią i posłuszeństwem wiernych, odważnie prowadził Chrystusową owczarnię. Módlmy się za naszą ojczyznę i za sprawujących w niej władzę, aby mieli świadomość, że otrzymali ją od Boga dla dobra tych, którym służą, ku miłowaniu sprawiedliwości i miłości społecznej. Módlmy się za Caritas, z którą związany był błogosławiony Jan Franciszek, za duchowieństwo i społeczność Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, aby nowy patron wspierał ich i uczył prawego życia w wierności Bogu i Ojczyźnie. Módlmy się za zmarłych, ofiary wojen i prześladowań, za zmarłych z naszych rodzin, aby dobry Bóg okazał im swoje miłosierdzie i przyjął do Królestwa w niebie.
się za nas samych, abyśmy wpatrzeni w nowego błogosławionego potrafili pełnić dzieła miłosierdzia, odważnie wyznawali naszą wiarę i stale wzrastali w miłości ku Bogu i bliźnim. Omnipotens Deus, consvite te sanctitatis, presta nobis ut in gratia tua crescamus, ad effectum nostra negotia quotidiana fideliter producentes, et estes suis inter frates nostros fieri valeamus, per Christum Dominum nostrum. W procesji do ołtarza przyniesione zostaną dary. Kielich mszalny, dar prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który w ten sposób pragnie zaznaczyć swoją łączność duchową z uczestnikami dzisiejszej uroczystości. Znaczek okolicznościowy wydany przez Pocztę Polską. Obraz błogosławionego Jana Franciszka Machy, który jest darem parafii świętej Marii Magdaleny w Chorzowie dla społeczności Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i dary ofiarne, chleb i wino niesione przez przedstawicieli parafii świętego Józefa w Rudzie Śląskiej.
Frate fratres, utum meum questum sacrificium acceptabile fiat ab Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte. Clementissime Deus, munera ec tua benedictione perfunde, et nos in fide confirma, con Beatus Ioannes Franciscus et fuso sanguina servit, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, quoniam beati martiris Ioannis Francisci, pro confessione nominis tui, ad imitationem Christi, sanguis et fusus tua mirabilia manifestat, quibus perficis in fragilitate virtutem, et vires infirmitas, al testimonium roboras, per Christum Dominum nostrum, et ideo, cum celorum virtudibus in terris te iugitere celebrantes, maiestati tue sine fine clamantes. Thank you.
Vere sanctus es Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, qua per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtuti, vivifica, sanctifica universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quad occasum, oblatio munda, offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, et odem Spiritus sanctificare digneris, et corpus et sanguis fiant, Fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua notte tradebatur, accepit panem, et ibi gratias agens benedixit, fregit, deditque disciplis tuis dicens, accipit et manducat ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cinatum est, accipiens calicem, et ibi gratias agens benedixit, deditque discipulis tuis dicens, accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis fundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memore sigitur Domine, Ius den filituis salutifere passionis, nec omirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestorantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratia referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus, in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolazione placare, concede, ut qui corpore et sanguine filiture fissimur, Spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, z błogosławionym Janem Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesmus Domine, Deus mundi pacem atquem salutem, ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco et Episcopo nostro Victore, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue, vodis huius familie, quam tibi astare voluisti, ad est propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater, miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt,
il regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simile gloria tua perenniter satiebur, per Christum Domin nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Libera nos questum domina ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbazione securi, spentantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesia tua, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui regnis in saecula saeculorum. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Thank you.
Eccellenz Dei, eccequitolit peccata mundi, beati, qui cena magni, vocati sunt. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Szanowni Państwo, rozpoczynają się obrzędy Komunii Świętej, uroczystej Eucharystii, w trakcie której do chwały ołtarzy wyniesiony został kapłan diecezji katowickiej, ksiądz Jan Franciszek Macha. Od dzisiaj błogosławiony, zanim oddał życie, zgilotynowany w katowickim więzieniu, pisał w liście do najbliższych: Och, jak ja się cieszę, że mogę się spowiadać i przyjmować Komunię Świętą, że mam okazję i mój kochany Zbawca jest moim jedynym pocieszycielem i moim życiem. Niedługo potem, krótko przed śmiercią, w ostatnim swoim liście stwierdzi: Kochani rodzice, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest mój ostatni list. Za 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list będziecie czytać, mnie nie będzie już między żyjącymi. Zostańcie z Bogiem. Przebaczcie mi wszystko. Idę przed wszechmogącego sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla niego, ale nie było mi to dane. Dziękuję za wszystko. Do widzenia tam, w górze, u wszechmogącego. Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie, wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita. A bez jednego człowieka świat się nie zawali.
można by zacytować pisma i odnieść te słowa do młodego, niespełna 28-letniego księdza, dopiero co wyświęconego, który świadomie narażając własne dobro i życie, przeniósł je ponad życie i dobro swoich bliźnich, po to, by oddać im siebie. Zanim do tego doszło, pouczał ich: myśl o niebie. Tak wreszcie odzywa się do każdego z nas dusza nasza. O czym może myśleć więzień zamknięty za grubą kratą? O wolności. O czym myśli człowiek wyrwany z własnej ojczyzny i przeniesiony na grunt obcy? O kraju swoim, o domu rodzinnym. O czymże tedy powinien myśleć każdy człowiek, który przecież lepszą swą cząstkę, duszę wziął z nieba? O niebie. Błogosławiony Janie Franciszku, który przeniknięty myślami o niebie oddałeś swoje doczesne życie i osiągnąłeś jego chwałę, uproś nam łaskę nawrócenia, abyśmy nie przywiązując się do niczego, co ziemskie, mieli siłę prostować drogi dla Pana i przygotować Mu ścieżki we współczesnym świecie.
Uwielbiajmy dobrego Boga za nowego błogosławionego, za to, że jest nam dane uczestniczyć w tej wielkiej chwili, za wszelkie łaski, które stały się i staną naszym udziałem. Oremus. Sacris Domine recreati misteris quae sumus. Ut miram beati Ioannis Francisci Constantiam emulantes. Patientia premium consequimereamur aeternum per Christum Dominum nostrum. Amen. Słowo końcowe wypowie teraz arcybiskup katowicki. Soli Deo, honor et gloria. Bogu niech będą dzięki za dar błogosławionego księdza Jana Franciszka Machy, z którym pragniemy się zaprzyjaźnić i uczynić go patronem seminarium duchownego, dzieła powołań i działań charytatywnych. Bóg zapłać tym, którzy modlitwą, działaniem i innymi formami wsparcia sprawili, że doszło do beatyfikacji. Bóg tak chciał. Wdzięczny jestem wszystkim, którzy przygotowali dzisiejszą historyczną uroczystość, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska. Bóg zapłać raz jeszcze papieżowi Franciszkowi, który, jak nas zapewnił w czasie wizyty ad limina, pamięta o nas, modli się za nas i prosi nas o modlitwę. Więc pozdrówmy papieża Franciszka
naszym pozdrowieniem. Szczęść Boże! Wyrażam wdzięczność Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dziękuję jej pracownikom, relatorom, innym zaangażowanym w proces beatyfikacyjny księdza Jana Franciszka, także tym działającym na szczeblu diecezjalnym, szczególnie postulatorowi. Podziękowanie składam wszystkim służbom mundurowym, Policji, Straży Miejskiej, Służbie Zdrowia, instytucjom samorządowym Województwa Śląskiego i miasta Katowice. Dziękuję dziennikarzom, ludziom mediów, obsłudze technicznej oraz wolontariuszom. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy łączą się z nami dzięki transmisji telewizyjnej, internetowej w Polsce i na całym świecie. Szczególnie myślę o chorych, cierpiących. Polecam was wstawiennictwu błogosławionego Jana Franciszka. Niech wstawia się u Boga za nami. Niech jako męczennik wojny wspiera naszą modlitwę o pokój dla naszej ojczyzny i całej ludzkiej rodziny. I nasze starania o zachowanie pokoju społecznego na Górnym Śląsku, którego mieszkańcy przeżywają trudne procesy przemian gospodarczo-społecznych. Serdecznie pozdrawiam siostry karmelitanki zaprzyjaźnionych klasztorów i składam im podziękowanie za otoczenie modlitwą procesu beatyfikacyjnego na każdym szczeblu, także dzisiejszej uroczystości. Jestem wdzięczny rodzinie błogosławionego za przekazanie pamiątek do Izby Pamięci, która już powstała w seminarium duchownym. Wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, dziękuję za obecność, za budowanie wspólnoty Kościoła, która jest świadectwem wiary i pamięci o powszechnym powołaniu do świętości. Jan Paweł Wielki powiedział: święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Pragną także naszej świętości, świętości każdego z nas. Na drogę codziennego zmagania o świętość niech nam Bóg błogosławi. Przyjmijmy teraz apostolskie błogosławieństwo. Eminenza. Dar gratio di aver presieduto la Santa Messa con il lito della beatificazione. E ora le chiedo umilmente di impartire a tutti noi la benedizione apostolica. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Altorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Szanowni Państwo, w katowickiej katedrze Chrystusa Króla dobiegła końca uroczysta msza święta beatyfikacyjna błogosławionego księdza Jana Franciszka Machy, kapłana diecezji katowickiej. W imieniu Ojca Świętego Franciszka, jako jego delegat, przewodniczył świętej liturgii i dokonał aktu beatyfikacji kardynał Marcello Semeraro, prefekt Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dziękując Państwu za uwagę,
Zapraszamy teraz wszystkich telewidzów do studia beatyfikacyjnego w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.